Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania 88. odcinka naszej serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Jesteśmy po prawdziwie epickich wydarzeniach fabularnych, po walce z Thorem, który niestety już nie żyje, po walce z Odynem, którego na szczęście wyeliminowaliśmy, z pewną pomocą Sindriego, kto oglądał ten wie. No i teraz przenosimy się do Midgardu, wcielając się w Atreusa. Mamy poszukać ojca. Kratos gdzieś tam się przechadza po okolicy, więc rozejrzymy się, bo to pierwszy raz chyba, kiedy jesteśmy w tym miejscu. Przynajmniej ja tej lokacji nie kojarzę. Jak się tu znaleźliśmy? Dzięki wieżom, twojej koleżance z Wielkim Wilkiem i naszej zdolności transportowania godnych wybrańców, udało nam się sprowadzić ocalałych do gaju Hodmimisa. Dużo nas ocalało? Więcej niż mogliśmy się spodziewać. Zajmujemy się tu rannymi, ale reszta już zaczęła rozbijać obóz głębiej w gaju. Czy Freyrowi udało się... Obawiam się, że poległ. No tak. Dzięki za połatanie mnie. Uważaj na siebie, jesteś ranny. Ona ciągle gdzieś tam jest. Już niedługo. Freya już o tym mówiła. Dosięgnie ją sprawiedliwość. W ten czy inny sposób. Aż szkoda to przegapić. No cóż, pierwsze odpowiedzi uzyskaliśmy, chociaż no nie ze wszystkich można się cieszyć. Mam na myśli przede wszystkim Freyra. Źle to wyglądało ostatnio i wygląda na to, że faktycznie Freyr tych wydarzeń po prostu nie przeżył. Tu rozumiem, że nie wychodzimy. Dokładnie. Muszę znaleźć ojca. A więc lecimy na górę w takim razie. Ale tym bardziej chyba upewniam się, że jeszcze do tej pory nas tu nie było. No, totalnie nie kojarzę tego miejsca. Zresztą jak patrzymy na tę mapę, no to by się zgadzało, że jesteśmy za tą wieżą, która była dotychczas zawsze zamknięta. Tak mi się wydaje. Starczy, mamo. Serio. Spokojnie. O! Muszę oczyścić te rany. Od czegoś takiego nie... Jeśli stracisz rękę, to czym będziesz walczyć? Hmm? Moją... drugą ręką. Kogo my tu mamy? Dziękuję. Tryd i Sif. Tryd! Loki! Tak się cieszę, że żyjecie. Nawet nie macie pojęcia. I... przykro mi. Thor był... On się starał, wiecie? Szkoda, że nie mogłem mu pomóc. Nic nie ukoi waszego bólu. Ale może teraz, bez Odyna, będzie wam lżej. Zdecydowanie tak. Loki, to był zaszczyt walczyć u boku giganta. Zapamiętaj. Zostajesz w Midgardzie? Jakiś czas. Potem muszę coś odnaleźć. Ja pomogę Hildiswiniemu ściągnąć resztę Asgardczyków do Vanheimu. Muszą stanąć na nogi. Oby to był dla nich nowy początek. Dla was też. I mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz, Tryd. Powodzenia. Trzymaj się, Loki. Bądź zdrów. A to ciekawe. Czy w takim razie będziemy mogli je jeszcze spotkać? Twoje bronie nie ucierpiały podczas walki? Chyba nie. Może trochę się wyszczerbiły. Cóż, później się im przyjrzymy. Chyba nie trzeba. Nonsens. Tarczowniczka musi dbać o swój sprzęt. Sigrun dałaby ci popalić, gdybyś zjawiła się z tępą bronią. Sigrun? Mówisz? Ja na pewno bym dała. W to nie wątpię. No dobrze, chyba nie będziemy wam przeszkadzać dłużej. Idźmy dalej. Może jeszcze kogoś spotkamy po drodze. Byłoby fajnie. A może jakimś cudem jeszcze Freyra w ten czy inny sposób będziemy mieli okazję zobaczyć. Chociaż nic tego nie zapowiada. Ha, Hugin też ocalał. To dobrze. Można powiedzieć, Hugin chyba nie jest niczemu winny, prawda? Służył Odynowi.
Ale trochę chyba poza swoją kontrolą. A, jeśli możesz zanieść to drewno do namiotu Brany, będzie wdzięczna. Dobra. Jeśli do zmroku rozstawimy resztę namiotów i wydamy rację dzieciakom, to powinno być całkiem nieźle. Może poślę kogoś do Sif w razie, gdyby czegoś potrzebowali. Skoro Skjoldr żyje, no to inni Midgardczycy chyba też powinni mieć się dobrze, przynajmniej niektórzy. Skjoldr? Loki! Hej! Dobrze, że mnie nie zapomniałeś przez ten uraz głowy. Bo dostałeś w głowę, nie? Wszystko mi się trochę rozmywa, może to był ktoś inny? Tak czy siak, stary, naprawdę dobrze cię widzieć. Ciebie też. Chyba nie narzekasz na nudę. Wiesz, cieszę się, że mogę pomóc. Już prawie wszyscy mają posłania, a wilk twojej koleżanki pomaga nam w polowaniu. Jedzenia powinno starczyć dla wszystkich. Bez jaj. Bez jaj. I słuchaj, dziękuję za wszystko. Nie byłoby tu nas, gdyby nie ty i twoi przyjaciele. Nie ma o czym mówić. Szkoda tylko, że nie uratowaliśmy więcej osób. Loki, dobrze się spisałeś. Dzięki, Skjoldr. Uważaj na siebie. Hej, przecież mnie znasz. Uratowaliśmy tylu, ilu mogliśmy. Widział ktoś jakieś wolne koce? Może i śniegi topnieją, ale w nocy i tak będzie pieruńsko zimno. Oni chyba cię nie słuchają. Nie chcę nic mówić. Zróbmy zapas drewna, ogniska mogą wygasnąć. Pewnie trzeba się będzie tym zająć. Ale dobra, tutaj to chyba tyle. Lecimy dalej. Co jeszcze? O czymś na pewno zapomniałem. A może jeszcze powinienem chwilkę tutaj przystanąć? A dobra. Czy każdy już zjadł? Czy ja zjadłem? Chyba powinienem coś przegryźć. Ja wiem, że to są nic nieznaczące zdania, ale lubię zawsze wszystkiego wysłuchać. To poczekajmy chwilę. Ale teraz już chyba naprawdę Skjoldr wyczerpał wszystko, co miał do powiedzenia. Więc zmierzajmy w dalszą drogę. Kogo my tu jeszcze moglibyśmy spotkać? O! Jest Lunda. Mamy też tych elfów. O, tu jesteś! I jeszcze zdrowie młodego! Skol! Zdrowie! Skol! Nie byłoby nas tu, gdyby nie ty i poświęcenie Freyra. To prawda. Właśnie wymienialiśmy się historiami o Freyrze. Tak, tak. Na czym to ja... No tak. Spodziewałem się spotkać tego wielkiego wojownika, stratega i urodzonego przywódcę. Sława go wyprzedzała. Lecz on sam okazał się zupełnie inny. Ale przekonał mnie do siebie. Był tak niesamowicie życzliwy. Nie przeszkadzało też, że był przystojny. Był, prawda. I niezwykle czarujący. Dość już, bo zaraz znowu się przez was rozpłaczę. Przepraszam. Muszę znaleźć ojca. Uważaj na siebie! Ale mimo wszystko jednak chętnie bym posłuchał kolejnych historii o Freyrze. A pamiętacie, jak stary Skid Bladnir stanął w płomieniach? Jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie ty go podpaliłaś. No, przecież nie z rozmysłem. Skąd miałam wiedzieć, że był taki łatwopalny? Nie był. Szpanowałaś tymi swoimi magicznymi wrzaskami i wszędzie latały iskry. Tak było, no tak było. Szefuncio nieźle się wpienił. Czyli co, macie co wspominać najwyraźniej? A nasze urocze stworzonko nadal sobie odpoczywa. I pomyśleć, że doprowadziło nas do krateru, całkiem sporej lokacji, w której spędziliśmy tyle odcinków. Oho. Dobrze widzieć cię na nogach. Freyo... Sam dokonał wyboru. Nie mogłam go tego pozbawić. Ocalił nas. Nigdy tego nie zapomnę. Odebrano mi dawną rodzinę kawałek po kawałku. Ale teraz znajduję pocieszenie w nowej. Twoja matka miała rację. Dorosłeś w końcu do tego łuku. Stałeś się dzielnym wojownikiem.
Ale co najważniejsze, wciąż masz dobre serce. Nic przez co przeszedłeś tego nie zmieniło. Jestem z ciebie bardzo dumna, Atreusie. Dziękuję. Za wszystko. Muszę znaleźć ojca. Idź. No ja też jestem dumny z Freyi i z tej jej przemiany od początku gry. Nie chciała totalnie z nami rozmawiać. Byliśmy na wrogiej ścieżce, zdecydowanie. Ale dużo od tamtej pory się zmieniło. To teraz jeszcze Hildi Sfini. Atreusie! Napędziłeś nam stracha. Dobrze ci widzieć, Mimirze. Słuchaj, chcę podziękować. W końcu jestem najmądrzejszym człowiekiem świata. Nie chodzi tylko o to. Słuchałeś mnie, byłeś dla mnie mentorem, a czasami nawet, cóż, nawet drugim ojcem. Chłopcze. Chwila, muszę to powiedzieć. Jestem ci taki wdzięczny. Też cię kocham, braciszku. Do zobaczenia. Dobrze cię znowu widzieć, Atreusie. Ciebie też, Hildi Sfini. Ale trzeba przyznać, że ta rozmowa z Mimirem urzekająca. Jeszcze chwilkę przystańmy. Ale panowie chyba niczego więcej do dodania nie mają. Ponoć wybierasz się z asami do Vanaheimu. To prawda. Nie sądziłem, że dożyję czasów, gdy Vanowie i Asowie się pogodzą. Chyba zamieniasz się w optymistę. Być może. Zgodziliśmy się ich przyjąć, ale początki pewnie nie będą łatwe. Cóż, byle się nie poddawać. Brak wrogości to już coś. No to zdecydowanie, kurczę, będzie warto powrócić do Vanaheimu. Nie tylko w poszukiwaniu dodatkowych aktywności, które jeszcze zostały. No ale widzicie, Hildi Sfini tam wraca. Sif również. Może być jeszcze ciekawie. Ale to już wiemy od dłuższego czasu, że nawet po zakończeniu gry jeszcze jest co w tej grze robić. Pytanie, jak dużo tego będzie. I całkiem tu przyjemnie, co? Nie tak głośno. Nic nam nie będzie. Dobrze się spisałeś, mały. Jestem z ciebie dumna. Może znajdziemy ci jakieś smakołyki? Dobrze. Moja kolej. No dokładnie. Ale Angrboda się zdecydowanie z Fenrirem zaprzyjaźniła. Może tak oboje się zaopiekujecie? A kto to idzie? Tak, znamy go. Może kiedyś uda mi się cię zaskoczyć. Już to zrobiłeś. Byłeś w dobrych rękach. Dzięki za ratunek. Uznałam, że lepiej będzie, jeśli sama napiszę zakończenie. Ciągle nie powiedziałeś ojcu, co? O czym nie powiedziałem? No weź. O wizjach gigantów już to widziałam. Rozumiem. Wszystko wokół mówi mi, że muszę to zrobić. Ale to jest... Nie mogę znaleźć słów. Chodź ze mną. Chcę ci pokazać coś ważnego. Tobie także. Ja... Nie chcę przeszkadzać. To dotyczy was obu.
cóż takiego może chodzić? Synu, dobrze, że nic ci nie jest. I tobie też, ojcze. A Fenrira? Nie zabieramy ze sobą? Kratos, który by go teraz pogłaskał, to by był bardzo uroczy widok, ale nie tym razem. To... jak się kończy ta historia? Co? Przed Ragnarokiem. Obiecałeś ją dokończyć, jeśli usnę. Kiedy śmierć przybyła, spytała starca, dlaczego ją wezwał. Widząc ją przed sobą, starzec nagle zmienił zdanie co do swojej prośby. Po krótkiej chwili spytał śmierć, czy nie pomoże mu podnieść drewna, by mógł pójść dalej. Nie był gotów umrzeć. Pragnął żyć dalej. No my też nie jesteśmy gotowi. Nie chcemy się rozstawać. Póki co jednak wydaje się, że ta wizja o Kratosie umierającym, no... musimy ją przynajmniej odłożyć na kiedy indziej, na szczęście. Całkiem sporo tu dymu. Po zniszczeniu Asgardu jego szczątki rozsiały się po reszcie światów. Mogą wciąż być przy nich Einher Jerzy. Ale nie po to was tu zabrałam. Czyli jeszcze jedno małe zagrożenie. O! Jeszcze jeden ołtarz? Aż się boję, co ma przedstawiać. Mama? Mój ołtarz w Jotunheimie. Ona go zniszczyła. Byśmy nie znali naszego losu. Obraliśmy własną drogę dzięki niej. Postąpiła wbrew swoim. Wbrew nam. By cię chronić. Nie otworzę się. Przykro mi. Ojcze, ja... muszę z tobą porozmawiać. Gdzieś są inni giganci i muszę ich znaleźć. Chyba wiem, gdzie szukać, ale to tylko mój obowiązek. Muszę zrobić to sam. Nie chcę robić tego sam, ale... ale muszę. Trudno to wyjaśnić. Czujesz strach? Tak. Zatem musisz zrobić to sam. Jak mnie uczyłeś, tak. Dziś ocaliły nas tylko twoje wybory. Komu ufać? Z kim się przyjaźnić? Synu. Jesteś gotów. Pamiętaj o umowie. Loki odejdzie. Atreus. Zostanie ze mną.
Chyba trudno by było bardziej wzruszające pożegnanie ojca z synem po tych wszystkich przygodach. Opiekuj się nim. Szkoda mi tego ogromnie, a z drugiej strony trochę tak jak Kratos, rozumiem, że to musi nastąpić. Kratosie, to jest ten moment, kiedy syn naprawdę wyfruwa z gniazda. Ale jak to się teraz ma do tego, że przecież można kontynuować nasze przygody nawet po zakończeniu? To Atreus w ogóle nie będzie mógł nam towarzyszyć? Jest druga strona, kurde. Co tam zobaczyłeś, bracie? Drogę. Której nigdy nie znałem. Co teraz? Przede mną dużo pracy. Czas na odbudowę. Przyłączycie się. Ano. Zajmiemy się tym. Razem. A więc Freja będzie nam towarzyszyć. Szkoda się ruszać w takim momencie. No już tutaj nie zajrzymy ponownie, niestety. Dobrze. Ruszajmy przed siebie, gdziekolwiek nas to ma doprowadzić. Mamy napisy końcowe. Powiem wam, tym bardziej cieszę się, że
Do czasu zakończenia zrobiłem wszystko, co się tylko dało pobocznie. Bo czuć teraz taką dużą pustkę, kiedy Atreus opuścił Kratosa. No nie chcę mówić na zawsze, ale na pewno na dłużej. A na zawsze z punktu widzenia tej tylko gry. No z przyjemnością chciałbym kiedyś jeszcze zobaczyć kolejnego God of War'a. Jeśli właśnie nie w mitologii nordyckiej, to może jakiś zbieg wydarzeń, który miałby sprawić, że poznalibyśmy nieco inne realia. Inną mitologię. A, Frejo. Powinniśmy pomówić o gnie. Nie musimy o niej rozmawiać. Musimy ją znaleźć. Ale Odyn wybrał ją na nową królową Walkirii, boginię Vanów, twoją przyjaciółkę. Gna od dawna jest wierna Asgardowi i od dawna się nie przyjaźnimy. Dlaczego? Dokonałam wyboru, którego nie poparła. Nienawidzi mnie, Kratosie. Będą z nią problemy. Chyba powinniśmy znaleźć ją pierwsi. O kurczę. Czyli to jest jedna z rzeczy, które możemy teraz zrobić po zakończeniu. Trochę taki powrót do tego, co było w poprzedniej części, gdzie walczyliśmy z Sigrun, a tutaj Gna. A z wami też pogadamy. Jeszcze toast za naszego siłacza! Skol! Skol! A mielibyście do powiedzenia nieco więcej? To chyba nie jest ten moment. Chociaż chwilkę jeszcze bym poczekał na wszelki wypadek. Ciekawy motyw swoją drogą, że mamy część grywalną połączoną z napisami końcowymi. Oznaczającymi, jakby nie patrzeć, że główny wątek fabularny się zakończył, ale chcę oczywiście przejść tę grę na 100%. I wszystko, co nam jeszcze zostało do zrobienia, zrobimy. Pytanie tylko, jak dużo czasu to zajmie? Bo wydawałoby się, po dotychczasowych postępach na mapie, że nie zostało już tego dużo. Więc raczej w krótkim czasie powinniśmy się uwinąć, żeby wszelkie obecne zaległości ponadrabiać. Po kilkadziesiąt osób na obóz. Rzecz jasna, nie rozdzielimy rodzin. Trzymaj się, Kratosie. Dziękujemy. Doceniam to. Przyniesiemy jak najwięcej zapasów, ale to wciąż niewiele. Tym się nie martw. Kto tylko może, poszuka więcej. Asowie oraz Vanowie. Razem. Dobra, to z wami się jeszcze spotkamy. Najprawdopodobniej w takim razie trzeba będzie ich poszukać gdzieś tam w Vanaheimie. Może w obozie Freyra, może gdzieś indziej. Teraz te mapki wzdłuż i wszerz przydałoby się zwiedzić, kurczę. A Walkirię? Generale, pani Frejo, Mimirze, pani... Tarczowniczki. Blesadur, znalazłaś już tę zdrajczynię Gnę, Frejo? Nie teraz. Wkrótce. Jeszcze jedno. Chcemy powiedzieć, że jest nam żal. Czego? Twojej rodziny i brata. Nie chcieliśmy być wścibscy. To było wieki temu. Te wspomnienia zamieniły się w ruiny. Aż dziw, że coś się stało. Mogłaś mi powiedzieć. Zrozumiałbym. I... To już przeszłość, drogi Mimirze. Ale doceniam twoje słowa. Rozumiem, że gdybyśmy do tej pory nie zrobili tego zadania pobocznego, związanego właśnie z historią Sigrun, to byśmy tej części rozmowy nie usłyszeli, raczej. A tak to proszę. No i tu chyba mieliśmy to wyjście, prawda? Więc tym razem otworzymy drzwi, jak rozumiem. Proszę bardzo, po Ragnaroku. Ragnarok może przeminął, ale Kratos, Freja i Mimir wciąż mają sporo do zrobienia. Odwiedź pozostałe światy, aby odkryć szczątki Asgardu. Sprawdź swoje siły w Tyglu, Muspelheimu. No to akurat już zrobiliśmy. Stań do walki ze straszliwymi duszami berserków. No tutaj zostało mi tylko do załatwienia w Niflheimie jeszcze jednego berserka.
No i później chyba ten król, o którym tyle słyszeliśmy od Mimira. Oddaj przysługi przyjaciołom i sojusznikom. Przygody, wyzwania i sekrety czekają. Ratatosk ma dla ciebie nowe nasiona Yggdrasilu, które ułatwią ci podróżowanie. Okej. Proszę. A więc to ten moment. Dokąd najpierw? Możemy zająć się niedokończonymi sprawami. Lub zbadać te szczątki Asgardu. Tak czy siak, idziemy z tobą, bracie. No, zdecydowanie jeszcze będzie trochę co robić. Lunda wspomniała też o spotkaniu poświęconym pamięci Broka w tawernie Reba w Svartalfheimie. Chciałbym tam pójść. A, to dlatego... Pisaliście mi, żeby po zakończeniu gry wszelkie aktywności w Svartalfheimie pozostawić na koniec i może faktycznie, jeśli ma to dotyczyć Broka, no to byłoby to odpowiednie, myślę, zakończenie tej serii. Frejo, jesteś zamyślona. O czym myślisz? O mieczu Freyra. Dobrze, że go odzyskał. Odin go ukradł? Niezupełnie. Nie dało się go ukraść. Można było go tylko dostać. Freyr zlecił jego wykucie, gdy był bardzo młody. Miecz otrzymał własne uczucia i intencje. Przez wieki Freyr zarzekał się, że odłoży go tylko na łożu śmierci. Albo gdy spotka miłość swojego życia. Bo widzisz, i on, i miecz byli romantykami. Takie i inne rozmowy pewnie jeszcze też nas czekają w nadchodzących odcinkach. Nawet teraz możemy się chociaż kawałek przejechać i zobaczyć, czy będą mieli nasi towarzysze coś do powiedzenia. A tu proszę. To są te szczątki Asgardu, czyli ta nieodkryta aktywność, która była w różnych światach. Tutaj też. No dobra, będziemy to wszystko czyścić, aby już finalnie ukończyć grę w 100%. Jeszcze kwestia tego nasiona Yggdrasilu do nadrobienia. Czyli musimy wrócić do Ratatoska, najwyraźniej. Mimirze, chciałam cię o coś spytać. Hildisvini powiedział mi, że załatwiłeś wsparcie armii Hel, ale nie chciał zdradzić szczegółów negocjacji z Hresvelg. A, tak. Właściwie to rozumiem, dlaczego nie chciał więcej mówić. Nie wiedział, czy przetrwamy bitwę. Mimirze, co dokładnie obiecałeś tej orlicy? O... Nic szczególnie strasznego. Ona po prostu chciałaby już ustąpić. Ustąpić? Orlica Hel chce ustąpić? Właśnie tak. Tylko nie pytajcie mnie, co zamierza robić z wolnym czasem. Podejrzewam, że nie ma pocieszającej odpowiedzi. Może to w ogóle zrobić? Przestać być Hel? Na to wygląda. Potrzebuje tylko następcy. Kogoś, kto przejmie pałeczkę i sam stanie się Hel. Raczej nikt nie będzie się palił, by ją zastąpić. Ano. Okropna pogoda, praca non-stop i do tego świadomość, że chwila nieuwagi może pogrążyć światy w chaosie. Wystarczy. Później dokończymy. Czemu? Przecież nigdzie się nie zatrzymuje. Tam mamy te szczątki Asgardu najwyraźniej na moście. Czyli widać nawet z daleka. Pojeżdżę jeszcze tutaj po okolicy w oczekiwaniu na to, że może jeszcze dokończymy tę rozmowę albo pojawi się jakaś inna. Dziwna. Wokół jeziora wciąż widać ślady węża świata. Ale widzieliśmy, jak zniknął podczas Ragnaroku. To musi oznaczać, że legenda mówiła prawdę. Cios otrzymany od Thora cofnął Jormunganda w czasie. To młodszy Jormi, świeżo przybyły z Jotunheimu. Dopiero stanie się wężem, jakiego znamy. Przy naszym pierwszym spotkaniu powiedziałeś, że poznaje Atreusa. Może widzieli się w Jotunheimie. Może tak, bracie. Trzeba będzie spytać chłopaka, jak się z nim spotkamy. My na szczęście nie musimy pytać, bo byliśmy tego świadkami, kiedy wcielaliśmy się w Atreusa w Jotunheimie. No to było do przewidzenia, że właśnie tak to ma działać. Jak bardzo powinniśmy się martwić o tę sytuację z Hresvelg, Mimirze? A gdyby jej miejsce zajął ktoś niepowołany, mógłby zasiać sporo zamętu. Albo nawet sprowadzić coś jeszcze gorszego. Ale gdyby odeszła, nie mając następcy... Byłby totalny chaos. W
Cóż, mogła mnie pytać. A może jednak warto było. Myślę, że zdecydowanie warto właśnie pojeździć tutaj i posłuchać tych rozmów. Bo jak widać, nie jedna nas czeka. A może jeszcze będą kolejne? Mimirze, możesz opowiedzieć historię, jeśli chcesz. Czyżby moje gadanie było lepsze od ciszy? Nareszcie, wzruszyłem się. Właściwie to przypomniała mi się ostatnio pewna historia. To opowieść z moich wczesnych lat, kiedy dni mijały mi głównie na obserwowaniu śmiertelników w naszym lesie. Pewnego lata miejscowy ziemianin, słynący z ekscentrycznych zwyczajów, zamknął się w leśnej posiadłości z grupką krewnych i popleczników. Odizolowali się od świata, by dostąpić oświecenia za sprawą nauk i dyscypliny. Przysięgli, że póki nie zostaną mędrcami, będą unikać wszystkiego, co może rozpraszać. Na przykład? No, kobiet, trunków, głównie kobiet. I łatwo przewidzieć, atmosfera szybko się popsuła. Nadeszła jesień, nastroje napięte, a mądrość nadal nie chciała zstąpić. Pewnego dnia obserwowałem pana na włościach i jego brata na polowaniu. Nad brzegiem rzeki spotkali damę, równie piękną jak te, które znali w przeszłości. Poprosiła ich o pomoc. Chciała przekroczyć rzekę, ale bała się, że porwie ją nurt. Pan nie wahał się ani chwili. Posadził ją sobie na ramionach, przeniósł przez brud, postawił, uchylił kapelusza i ruszył przez wodę z powrotem do brata. A ten stał jak wryty. Nie mógł wydusić ani słowa. Dzień płynął dalej, pan polował w najlepsze, a brat po cichu zgrzytał zębami z wściekłości. W końcu nie wytrzymał. Bracie, krzyknął. Jak mogłeś to zrobić? Po tylu miesiącach poświęceń? Jak mogłeś złamać przysięgę, jakby nic nie znaczyła? Poniosłeś tę pannę na grzbiecie jak kut szetlandzki. Pan tylko się uśmiechnął. Bracie, zostawiłem ją na drugim brzegu rzeki. To ty nadal ją niesiesz. O, zaśmiałeś się. Zaskakujesz mnie dziś. No, też jestem trochę zaskoczony. Aczkolwiek widzieliśmy już, jakby nie patrzeć, różne emocje Kratosa. Tylko chyba pierwszy raz aż tak szczerze się zaśmiał, a nie tylko uśmiechnął. Kolejne postępy Kratosa za nami. Gdy Jormungand zaatakował Thora w Asgardzie, zdawał się wściekły, ale przecież nie mogli się już wcześniej spotkać, prawda? Głowiłem się nad tym i mam teorię. Chłopak spędził trochę czasu w Jotunheimie, ucząc się magii dusz. Może ma to związek z wężem? Czyli Atreus umieścił w nim duszę innego giganta? Kogoś, kto już pałał nienawiścią do Thora? Właśnie! Choć to nie zawęża nam kręgu podejrzanych. Ciekawe, czy po takim szmacie czasu Jormi w ogóle pamięta, kim kiedyś był. Dobre pytanie, ale koniec końców dobrze kombinujesz, Mimirze. Jakby nie patrzeć, to samo zrobiliśmy z Garmem i duszą Fenrira. Dzięki temu można powiedzieć, że Fenrir przetrwał aż do dziś. I teraz może będzie właśnie towarzyszyć Angrbodzie i Atreusowi. Frejo, wspomniałaś o mieczu brata. Jak Odin go zdobył? Ja odpowiem. Odin przebrał się za najpiękniejszą istotę, jaką Freyr kiedykolwiek widział. I to właśnie pozbawiło Freyra miecza? Oj, to żenująco szybko. Cieszę się, że Freyr jednak go odzyskał. Ja też. Mój mały głuptas. No chciałbym tę scenę zobaczyć, jak Odin się przemienia w inną postać, rozumiem, że kobiecą, i Freyr traci miecz. To mogłoby być ciekawe. Frejo, dlaczego Hildiswini nie zmarł z wyziębienia w Helheimie? Odporność Jofurów. Dzikołaczych wojowników z Vanaheimu potrafią zarówno rządzić krajem, jak i siać zniszczenie w walce. Więc mogą przybierać jakąkolwiek postać? Jasne. Zakładając, że jedną z tych postaci jest człowiek, a drugą dzik. No dobra, czyli kolejne odpowiedzi uzyskaliśmy. Czekamy na następne rozmowy. Bracie, słyszałem sporo opowieści o twojej ojczyźnie, ale podobno brałeś też udział w pewnym turnieju. Walczyłem w wielu zawodach. Te były wyjątkowe. Ponoć stawiałeś czoło zwierzętom, łotrzykom, księżniczkom, nieumarłym, automatom i
najwybitniejszemu muzykowi. Ale to wszystko bujdy. Mam rację? Wolałbym o tym nie mówić. Masz prawo, bracie. A to słyszałem chyba o tym easter eggu. Byłem ciekaw, kiedy ta rozmowa tutaj będzie w mojej grze, że to jest chyba nawiązanie do gry PlayStation All-Stars Battle Royale. To jest produkcja już sprzed wielu lat wydana jeszcze na PlayStation 3. Taka gra, w której walczyliśmy różnymi postaciami z gier od Sony. I tam między innymi też Kratos się właśnie pojawił. I najróżniejsze postacie właśnie z przeróżnych gier. Stąd właśnie ta wspominka Mimira. To miała być taka konkurencja od Sony dla Super Smash Bros. Popularnej serii od Nintendo. Ostatecznie PlayStation All-Stars Battle Royale zdecydowanie aż takiego sukcesu nie odniosło i skończyło się tylko na tej jednej części wydanej na PS3. W każdym razie pewnie jeszcze na jakieś rozmowy można liczyć, ale w nadchodzących odcinkach jeszcze będzie okazja, żeby ich wysłuchać. A teraz stwierdziłem, że przeniesiemy się do domu Sindriego. Jestem bardzo ciekaw, czy teraz z nim pogadamy. Tutaj chyba nadal jest Lunda. Hej, Kratosie! A z nią pogadamy też? A, no tak. Było wspomnienie o tym, że Lunda mówiła coś o Svartalfheimie. I to jest oddzielna przysługa. Więc innym razem rozpoczniemy tę rozmowę. Ale teraz dom Sindriego. No i chciałbym zapytać Ratatoska ewentualnie o to nasiono Yggdrasilu. Na czym to ma w ogóle polegać? Zaraz się przekonamy być może. Ej ty! Walnij dzwonki! Robota jest! Akurat cieszyłem się samotnością. Tylko, że widzicie, to jest też jako oddzielna przysługa, więc może jednak, żeby tego nie łączyć, to zostawimy to na inny raz, a tutaj jeszcze wejdźmy do środka. Mamy Lundę. Chono tu, coś ci powiem. Dobra, kuszą wszyscy po kolei, ale zostawimy to rzeczywiście na następne odcinki po zakończeniu. Jeszcze się rozglądam, czy jest coś nowego. Tutaj wciąż te wiersze Kwasira. Ale poza tym chyba nie możemy na nic więcej liczyć. Ewentualnie jakbyśmy z Freją spróbowali pogadać. Mimirze, spełniłem swoją rolę? Atreus jest gotowy? Chłopak przetrwał cholerny Ragnarok. Jak na moje, to bardziej gotowy nie będzie. Potrafi walczyć, ale... Kochasz? Bracie? Angrboda. Czy on... A, cóż. Być może w pewnych kwestiach mogłem być odrobinę bardziej otwarty. Ale nauczyłem go, ile mogłem. Nauczyłeś go, jak zalecać się do kobiety? Powiedziałem mu to, co sam powinienem był kiedyś usłyszeć. Okej. No takiej rozmowy się tu nie spodziewałem. I nie wiem, szczerze mówiąc, czy twoje rady, Mimirze, były odpowiednie. Szkoda, że nie mogliśmy posłuchać tego, co miał Atreusowi do powiedzenia. Ciekawe, czy Sindri kiedyś wróci. Czy po tym, co tu zaszło, mógłby czuć się tu jak w domu. Nie sądziłem, że zatęsknię za ich przekomarzaniem. Ale bez tych dwóch to nie to samo, co? Zajmiemy się domem, póki nie wróci. Niewątpliwie jest tutaj tak niesamowicie pusto. Nic nie ujmując Lundzie oczywiście. Ale no nie zastąpi nam tutaj Sindriego czy Broka. Ciekawe, czy jeszcze właśnie Sindri tu rzeczywiście powróci. Czy już jednak non-stop będziemy mieli taką sytuację, że jest tutaj tylko Lunda. Dobra, to jeszcze na koniec tylko skorzystajmy z szybkiej podróży. I pożegnamy się w Midgardzie. Ale odwiedzimy każdy z tych światów. Jotunheim cały czas niedostępne. Tutaj Asgard całkowicie zniszczony. No bo wiadomo, po tych wydarzeniach fabularnych.
Ale kto wie, może jak zagadamy do Ratatowska, to jeszcze coś w tej kwestii się zmieni, tak czy siak, no bo miało nam to nasiono Yggdrasilu jakoś pomóc w odwiedzaniu kolejnych miejscówek w światach. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tak naprawdę podróżowanie już teraz jest proste, a być może chodzi po prostu o to, że to nasiono pozwoli nam się przenosić między mistycznymi bramami w każdym momencie, a nie tylko przy tych bramach. Dobrze, w takim razie w tym miejscu się z wami pożegnam. Jeszcze spojrzę tylko. Tutaj mamy coś nowego, pancerz Frei. No ale to jest ta tunika, którą aktualnie ma. Właśnie zauważyłem, że Freja założyła tę tunikę w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy finał kampanii. No i będzie okazja, żeby jeszcze rozwinąć tę postać. Bo od ostatniego razu minęło sporo czasu, kiedy Freja nam towarzyszyła. To trzeba przyznać. Proszę, a tutaj mamy podsumowanie tego, co możemy teraz w przyszłości robić. Dajcie w takim razie znać, jakie macie odczucia po zakończeniu głównego wątku fabularnego. No i oczekujcie jeszcze na te pozostałe materiały, w których całą grę będziemy kończyć na 100%. Na razie to tyle. Cześć!